Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu. Tematem wykładu będą trzęsienia ziemi, fale sejsmiczne i tsunami. W wykładzie chciałbym powiedzieć przede wszystkim o wielkich trzęsieniach ziemi i o wielkich katastrofach sejsmicznych na przykładzie trzęsienia ziemi w Kobe w Japonii, w Izmicie w Turcji i dwóch trzęsień w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco i na Alasce. Dalej chciałbym powiedzieć o sejsmiczności całej Ziemi i w kontekście tego o sejsmiczności Polski. Druga część wykładu będzie dotyczyła fal sejsmicznych, nie tylko fal sejsmicznych rozumianych jako ogromne zniszczenie, ale także fal sejsmicznych, które rejestrowane na dalekich odległościach od źródła pozwalają zbadać budowę wnętrza Ziemi. Tam, gdzie tych fal nie mamy, prowadzimy wielkie eksperymenty sejsmiczne i temu też chciałbym chwilkę poświęcić. I główna część, ostatnia, trzecia, poświęcona tsunami. Tu chciałbym wrócić na chwilę do tsunami, które było wywołane przez trzęsienie ziemi w 1755 roku, dokładnie 250 lat temu, i spustoszyło Lizbonę. I obecne trzęsienie, które w okolicach Sumatry spowodowało powstanie fal tsunami i ogromne zniszczenia w końcu ubiegłego roku. Powiem o mechanizmie powstawania fal tsunami, a także o systemach ostrzegania, co trzeba robić, żeby unikać tak tragicznych skutków. I o tym postawimy takie pytanie w konkluzjach. Zaczynamy od trzęsień ziemi. Niemalże każdego miesiąca docierają do nas informacje o katastrofalnych skutkach ogromnych trzęsień ziemi. Jako przykład pokażę kilka zdjęć z trzęsienia ziemi w Kobe, które miało miejsce w styczniu 1991 roku. Tu, jak Państwo widzicie, magnituda tego trzęsienia ziemi wynosiła 7,2. 7,2 to już jest bardzo silne trzęsienie w skali Richtera. Te bardzo silne, najsilniejsze mają magnitudę rzędu 8 i nieco więcej. Natomiast katastrofy sejsmiczne o magnitudzie rzędu 9 zdarzają się niezwykle rzadko, kilka razy na stulecie. Także to trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 było ogromnym trzęsieniem ziemi. Na dodatek miało miejsce tuż pod miastem, także spowodowało ogromne zniszczenia. I tu taki bardzo spektakularny przykład, jak trzęsienie ziemi powaliło wielopiętrowy budynek. Kilkunastopiętrowy budynek po prostu został przewrócony. Sam w sobie nie uległ zniszczeniom, natomiast widzicie tu Państwo, leży w poprzek jezdni. Tu maszyny budowlane próbują się dostać do wnętrza w akcji ratowniczej. Trzęsienia ziemi nieodzownie związane są z innym kataklizmem, z pożarami. Podczas trzęsienia ziemi dochodzi do różnych wybuchów, gazociągów, rurociągów. Powstają pożary, które wielokrotnie dopełniają zniszczenia. Tak miało też miejsce w Kobe, to jest zdjęcie w nocy płonącego centrum miasta. Pożary, jak widać na tym zdjęciu, spowodowały totalne zniszczenie całych dzielnic miasta. Inny przykład trzęsienia ziemi blisko nas, w północno-wschodniej Turcji, w roku 1999, trzęsienie w okolicach miasta Izmit o magnitudzie 7,4, czyli znowu bardzo duże trzęsienie ziemi, znowu ogromne zniszczenia, pozawalane domy, tysiące ludzi zginęło w tym trzęsieniu ziemi. Tutaj dodatkową przyczyną było, poza samą silną falą sejsmiczną, również bardzo liche budownictwo. Domy były budowane bez zabezpieczenia antysejsmicznego, z lichych materiałów. I charakterystycznym jest to, że na obszarze bliskim epicentrum, to jest zdjęcie z miasta Golczuk, meczet w centrum miasta, który praktycznie nie doznał żadnych uszkodzeń, jeden z wielopiętrowych budynków również. Natomiast wszystko dookoła, widzicie Państwo, totalnie zniszczone. To pokazuje, jak ważne jest również budownictwo, które powinno być nastawione na to, żeby wytrzymać odpowiednie wstrząsy. W obszarze epicentralnym, blisko trzęsienia ziemi, fale sejsmiczne powodują ogromne zniszczenia.
Natomiast na dużych odległościach trzęsienie to jest nieodczuwalne i jest rejestrowane jedynie przez bardzo czułe urządzenia. I tu mamy przykład fal sejsmicznych zarejestrowanych właśnie od tego tureckiego trzęsienia ziemi przez niektóre polskie stacje sejsmiczne. Tu na tej mapce mamy przedstawione miejsca, gdzie te stacje sejsmiczne są ulokowane i na tych kolejnych rysunkach mamy zapis stacji w Kalwarii Pacławskiej, to jest stacja tu w Bieszczadach, najbliżej epicentrum, a także dwie stacje Suwałki i Książ. Jak widzicie Państwo, mimo że trzęsienia te nie zostały odczute, to fale te zostały bardzo świetnie zarejestrowane. Widzimy na początku spokój sejsmiczny, wejście na początku bardzo niewielkich drgań, po czym znacznie większe. Te fale odpowiadają odpowiednio falom podłużnym i falom poprzecznym. Także to są te efekty, które możemy rejestrować bardzo daleko od źródła. Ale wracając jeszcze do obszaru Turcji. Obszar ten wielokrotnie był nawiedzany przez silne trzęsienia ziemi. To jest przykład skutków trzęsienia ziemi z 10 maja 1556 roku. I rycina przedstawia właśnie ludzi w panice uciekających. Niektórzy nieżywi leżą. W wielu miejscach widać silne zniszczenia w Istambule. Także miejsce występowania trzęsienia ziemi w Turcji, no jest to miejsce, gdzie te trzęsienia występują stosunkowo często i na przestrzeni tysiąca lat wiele takich silnych trzęsień w północnej Turcji zostało zarejestrowane. Czy lokalizacja tych trzęsień jest przypadkowa? Okazuje się, że nie. Trzęsienia te układają się wzdłuż pewnej linii w północnej Turcji. Linia ta znana jest geologicznie jako uskok północnej Anatolii. Z powierzchniowej geologii wiadomo, że jest to strefa właśnie uskokowa. I jak widzicie Państwo, wiele tych trzęsień występuje właśnie w okolicach tego uskoku. Dodatkowo kolorami zaznaczone są te miejsca, które były aktywne odpowiednio w roku 1939, ten fragment, w 1942, w 1943, w 1944, 57, 67. Także widać pewną sekwencję przesuwania się aktywności ze wschodu na zachód wzdłuż tego rozłamu. Przez 30 lat było w miarę spokojnie i w roku 1999 właśnie to silne trzęsienie ziemi w miejscowości Izmit. Jaka może być przyczyna, że te trzęsienia się koncentrują wzdłuż stosunkowo wąskiej strefy, a na dodatek występuje ta sekwencja w czasie wyraźnie nieprzypadkowa? Współczesne pomiary geodezyjne pozwalają określić przemieszczenia z dokładnością do pojedynczych centymetrów, czyli dwa odległe od siebie miejsca można mierzyć dokładność odległości, można mierzyć odległość między nimi z dokładnością do pojedynczych milimetrów. Na tej podstawie określone zostały przemieszczenia obszaru Turcji w stosunku do stabilnej platformy wschodnioeuropejskiej. Czyli tu na północy mamy stabilną platformę wschodnioeuropejską i europejską. Widzimy tutaj, że te przemieszczenia są zaniedbywalne, natomiast na południe od uskoku północnej Anatolii, tu zaznaczony tą linią, widzimy wyraźne przemieszczenia całego obszaru z prędkością około 2 cm na rok. Czyli cały ten obszar jakby przesuwał się ze wschodu na zachód z prędkością 2 cm na rok, tu na zachodzie skręcając nieco na południowy zachód i prędkości są nieco większe. Także w efekcie obszar ten tak jakby rotował, a środek obrotu wypadałby gdzieś w okolicach Półwyspu Synaj. I tu mamy ten najważniejszy punkt, skąd się biorą trzęsienia ziemi. Wynikają one z nagromadzonych naprężeń właśnie wzdłuż takich stref uskokowych. W momencie przemieszczania się obszaru na granicy tych dwóch płyt następuje gromadzenie naprężeń. Naprężenia gromadzone są tak długo, dopóki wytrzymałość materiału jest w stanie to unieść. W momencie, kiedy naprężenia
przekraczają wytrzymałość, następuje po prostu pęknięcie. I to pęknięcie to jest właśnie trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi wiąże się zwykle z przemieszczeniem mas. W czasie takiego trzęsienia ziemi to przemieszczenie może być rzędu nie tylko centymetrów, ale wręcz metrów. I w bliskim obszarze oczywiście powoduje zniszczenia, natomiast w dalszych odległościach propagujące się fale sejsmiczne już nie są tak silne i mogą być rejestrowane na przykład przez sejsmografy. Inne trzęsienie ziemi, słynne z tego powodu, że przede wszystkim spowodowało bardzo duże zniszczenia San Francisco, a z drugiej strony, od strony sejsmologii, to było pierwsze trzęsienie ziemi, które zostało w sposób naukowy opracowane i dało początek rozwojowi współczesnej sejsmologii. Trzęsienie ziemi miało miejsce w 1906 roku. Jego magnituda wyniosła 8,2, czyli było to trzęsienie znacznie większe od tych trzęsień w Kobe i w Izmicie. Jednostka skali magnitudy oznacza amplitudę dziesięciokrotnie większą, czyli amplituda przemieszczeń w tym przypadku była dziesięciokrotnie większa niż w przypadku tego trzęsienia w Kobe i w Izmicie. No, spowodowało ono oczywiście ogromne straty w samym mieście. W terenie wręcz widoczne były rozłamy. Widoczne, powstałe, świeże rozłamy będące wynikiem tego trzęsienia ziemi. Także tu mamy bardzo ładny przykład. Nawiasem mówiąc, te zjawiska występują stosunkowo rzadko, ponieważ trzęsienia ziemi zwykle mają miejsce głęboko i na powierzchni te efekty są rzadko zauważalne w ten sposób. I tu z prawej strony upadły pomnik na terenie Uniwersytetu Stanforda. Podobnie jak w innych trzęsieniach ziemi, no, pożary dopełniły zniszczenia, także tu mamy zdjęcie z 1906 roku pokazujące miasto najpierw zniszczone przez trzęsienie, a dalej trawione przez pożary. Przyczyną tego trzęsienia ziemi jest uskok pokazany na tym rysunku, to jest zdjęcie lotnicze uskoku San Andreas, uskoku świętego Andrzeja. Zarówno Los Angeles, jak i San Francisco leżą wzdłuż tego uskoku. No i to jest przyczyna, że ten uskok jest tak znany. Jeśli popatrzymy na ten rysunek, okazuje się, że uskok San Andreas, uskok świętego Andrzeja ma wiele cech podobnych do uskoku północnej Anatolii. To jest ta sama długość, 1500 kilometrów, liniowy uskok o takiej długości. Ten sam ruch względny, przemieszczenie płyt po obu stronach uskoku. Ta sama prędkość przemieszczenia, 20-30 mm na rok. Także ten uskok północnej Anatolii, no, zupełnie podobny jest do uskoku świętego Andrzeja w Kalifornii. Jednym z największych trzęsień ziemi było trzęsienie na Alasce w 1964 roku. Od czasu, kiedy rejestrujemy trzęsienia ziemi, czyli od początku mniej więcej XX wieku, to trzęsienie ma siłę drugą co do wielkości. Magnituda, jak Państwo widzicie, 9,2. Jest to już trzęsienie należące do tych największych trzęsień ziemi. Mimo że było takie wielkie, zniszczenia są duże, ale nie spowodowało śmierci wielu osób, no, ze względu na niewielkie zaludnienie Alaski. W tym trzęsieniu zginęło zaledwie 100 kilkadziesiąt osób. No, trudno to porównywać z tysiącami czy dziesiątkami tysięcy, które ginęły nawet przy okazji mniejszych trzęsień. Czy sejsmiczność lokalizuje się na Ziemi w sposób bardzo przypadkowy? No, mieliśmy trzęsienia ziemi z Japonii, mieliśmy trzęsienia ziemi z Kalifornii, z Turcji. Okazuje się, że rozmieszczenie ognisk trzęsień ziemi jest bardzo nieprzypadkowe. Ta mapka przedstawia około 10 tysięcy epicentrów trzęsień ziemi o magnitudzie powyżej 5,5 z lat 1961-67, które zostały zarejestrowane i zlokalizowane. No to, co widzimy, to przede wszystkim epicentra układają się wzdłuż obszaru wokół pacyficznego.
I to jest obszar, gdzie tych trzęsień ziemi jest najwięcej i są najsilniejsze. Drugim takim obszarem jest obszar ciągnący się od Azji Południowo-Wschodniej przez Tybet, Himalaje do basenu Morza Śródziemnego. Natomiast to, co jest ciekawe, to widać tu również strefy o bardzo wąskiej, natomiast długiej rozciągłości, skoncentrowane w wąskich pasach i związane głównie z oceanami. W przypadku Atlantyku jest to strefa przebiegająca dokładnie po środku Oceanu Atlantyckiego, związana z tak zwanym grzbietem śródatlantyckim. Ale podobne strefy obserwujemy również na innych oceanach, na Oceanie Indyjskim. Są to strefy związane z powstawaniem nowej skorupy ziemskiej, strefy rozrostu dna. Różnica sejsmiczności w tych strefach i tych polega na tym, że o ile w strefach oceanicznych, grzbietów oceanicznych mamy do czynienia z siłami rozciągającymi, w strefie wokół pacyficznej dominujące są ruchy kompresyjne, ściskające. W związku z tym i trzęsienia są silniejsze, i głębokości tych trzęsień są większe, a związane jest to z tym, że w przypadku kolizji któraś z płyt musi ustąpić. Zwykle robi to płyta oceaniczna i jest wciskana, inaczej mówiąc subdukowana, pod płytę kontynentalną. Jeśli popatrzymy w tej skali mapy na obszar Polski, to jest on pozbawiony silnych trzęsień ziemi. Przyjrzyjmy się w związku z... A, jeszcze mówiłem właśnie o strefie subdukcji. To jest przykład strefy subdukującej płyty oceanicznej podkontynentalną. Taki model w przypadku rowu Tonga. I tu mamy te największe głębokości, jakie osiągają ogniska trzęsień ziemi, rzędu 600-700 kilometrów. To, że głębiej trzęsień ziemi nie obserwujemy, no wywołane jest tym, że ośrodek niżej ma wyższą temperaturę, jest bardziej plastyczny i nie jest w stanie gromadzić naprężeń tak jak ten chłodniejszy, sztywny ośrodek powyżej. I przechodząc teraz do największych trzęsień ziemi. To jest lista 11 trzęsień ziemi od roku 1900. Jak Państwo widzicie, wszystkie te wielkie trzęsienia ziemi koncentrują się w szeroko pojętym obszarze wokół Pacyfiku. Największe trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,5 miało miejsce w roku 1960 u wybrzeży Chile. Następne to jest Kamczatka i Alaska i Kamczatka. Nasze trzęsienie ziemi z Sumatry, które miało miejsce 26 grudnia ubiegłego roku, tu ocenione na magnitudę 9, no plasuje się na bardzo wysokim 5. miejscu, chociaż dzisiaj czytałem EOS Amerykańskiej Unii Geofizycznej i przeliczona ostatnia wartość podaje magnitudę 9,3, czyli w tej kategorii to trzęsienie na Sumatrze miałoby miejsce trzecie, jeśli chodzi o największe trzęsienie od roku 1900. Także te największe trzęsienia ziemi koncentrują się wokół obszaru pacyficznego. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Generalnie obszar Polski jest obszarem asejsmicznym. Asejsmicznym to znaczy takim, gdzie trzęsienia ziemi nie występują. Na przestrzeni lat ostatnich 500 lat zanotowano w Polsce około 50 trzęsień, 50 wstrząsów, głównie zlokalizowanych na południu Polski, w Sudetach i w Karpatach, z których największe miało magnitudę 5,6 w roku 1786 w okolicach Myślenic. To są epicentra zjawisk do roku 1966, no ale wiemy, że w ostatnich latach, a nawet w ostatnich miesiącach doznaliśmy pewnych zjawisk sejsmicznych. Pierwsze z nich, może nie bezpośrednio na obszarze Polski, w obszarze kaliningradzkim, dwa trzęsienia o magnitudzie 5 i 5,3 w skali Richtera, które było bardzo silnie odczute makrosejsmicznie na Mazurach aż po Suwałki, i następne trzęsienie w okolicach Czarnego Dunajca na Podhalu, również
wyraźnie odczute. Tu zaznaczone jest jeszcze trzęsienie ziemi w Krynicy, które miało miejsce kilka lat temu. Te trzęsienia ziemi oczywiście raz, że były odczute, poza tym świetnie były zarejestrowane przez wszystkie polskie stacje sejsmologiczne. Wszystkie stacje świetnie zarejestrowały. To jest przykład rejestracji z Suwałk. Znowu podobny scenariusz. Cisza sejsmiczna, nadejście pierwszej fali, fali podłużnej i po pewnym czasie nadejście drugiej fali, fali poprzecznej. Te oba wstrząsy były w rejonie Kaliningradu, nieco na północny zachód od Kaliningradu. Natomiast ciekawym było to, że zarejestrowano w niektórych miejscach pewne obsunięcia gruntu właśnie wywołane tym trzęsieniem. Tak jak mówiłem, w przypadku uskoku San Andreas ten efekt nie jest często tak dobrze obserwowalny. Występuje niezbyt często. Również to trzęsienie ziemi, ten wstrząs w okolicach Czarnego Dunajca na Podhalu z listopada ubiegłego roku, no był odczuwalny, jego magnituda wyniosła 4,6 i również został zarejestrowany przez wszystkie polskie stacje sejsmologiczne. W związku z tym przejdźmy na chwilę do fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne, jeśli dochodzą blisko epicentrum, mogą powodować bardzo duże zniszczenia. To jest ten kataklizm, trzęsienie ziemi, zniszczenia budynków, pożary. Jeśli fale sejsmiczne rejestrujemy na dużych odległościach, to na ich podstawie możemy określić precyzyjnie miejsce trzęsienia ziemi, tak jak w przypadku tej strefy subdukcji. Możemy określić mechanizm trzęsienia ziemi, to znaczy określić, w jaki sposób siły działały w ognisku, w jakim kierunku, na jakich płaszczyznach, jak nachylonych. Rejestrowane w skali całego globu fale sejsmiczne mogą być narzędziem do badania głębokiego wnętrza ziemi. W tych miejscach, gdzie nie ma naturalnych trzęsień ziemi, prowadzimy eksperymenty sejsmiczne i o tym też powiem chwilę, o sztucznie generowanych falach, które pozwalają określić strukturę skorupy ziemskiej. Na początek fale sejsmiczne rejestrowane w skali całego globu. Tu mamy przykład, no przypadkowo to jest też trzęsienie z okolic Sumatry, ale sprzed 20 kilku lat, zarejestrowane na całej Ziemi. Tu oś pozioma pokazuje odległość epicentralną w stopniach. 180 stopni oznacza miejsce po przeciwległej stronie Ziemi. Także na całej Ziemi zostało zarejestrowane to trzęsienie Ziemi. I na podstawie między innymi takich rejestracji fal możemy stwierdzić, że Ziemia zbudowana jest z kolejnych powłok. Ta pierwsza, najcieńsza, o grubości rzędu 30 km, to jest skorupa ziemska, dalej płaszcz i wewnątrz jądro. O ile skorupa i płaszcz są w stanie stałym, kamiennym, to jądro, przynajmniej to jądro zewnętrzne, jest w stanie płynnym i zbudowane jest głównie z żelaza i niklu. Ponieważ ciekłe jądro nie przepuszcza fal sejsmicznych poprzecznych, no to jest koronny dowód właśnie brak fal sejsmicznych poprzecznych przechodzących przez jądro na to, że wnętrze Ziemi jest ciekłe. Ta granica między jądrem i płaszczem jest na głębokości 2900 km.